Cześć, tutaj Reinovan. Dzisiaj będziemy mieli odcinek specjalny z okazji 200 subów, co się również zeszło z 20 tysiącami wyświetleń. Za wszystko wam bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę, że kanał rozwija się w takim tempie. Naprawdę jestem zbudowany tym, że w nieco ponad 2 miesiące udało się uzyskać taki wynik. Super jest też to, że na live'ach frekwencja stale wzrasta. Naprawdę jeszcze raz wam za to wszystko bardzo dziękuję. I z tej okazji i też poniekąd chciałbym kontynuować naszą serię z taliami teraz potworów. Chciałbym wam pokazać mój autorski deck. Jakby założenie oczywiście tego decku jest dobrze znane, natomiast nie widziałem go i nie sądzę, żeby ktoś coś takiego grał. Już wam pokazuję. Zagramy sobie oczywiście na potyczce, bo nie chciałbym tracić tych punktów MMR. Jest to deck potworów na blasku księżyca. Natomiast nie mówię, nie sądzę, żebyście widzieli taką wersję. Ona też jest trochę stechowana pod obecną metę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Wierzę w to, że wam się spodoba, bo też widzę, że dużą popularnością cieszą się filmy z potworami, w przeciwieństwie może do filmów z Nilfgaardem, więc jego spokojnie na razie nie będzie. I już wam pokazuję teraz talię. Dagon, do którego gramy sobie dwa mglaki. Mamy szepciuchę trybut, pod którą mamy tradycyjnie gniazdo Mandragore. Klucznika, bardzo dobra karta, jak ostatnio wspominałem, na handbuff, na alchemię, na skellige praktycznie każde. Gels to jest chyba taki must have, mi się wydaje, w dekach pod potwory. I mamy tutaj Ciri Erupcję Mocy, czyli talia, już wiadomo, będą duplikaty brązowych kart. Ze sreberek mamy tradycyjnie szpiega, czyli przerazę. Nekurata pod blask księżyca, Ozrela jako nasz alternatywny finisher, Vader Makara pod mgłę, ale chyba on tutaj się lepiej będzie sprawdzał jednak jako removal. Dwa razy starożytny mglak, ewentualnie jeśli nie zagramy w tej rundzie mgły z Dagona, to wtedy możemy sobie pozwolić na mgłę z Vader Makara. Dwa razy wilkołak alfa, dwa razy zwykły wilkołak, no wiadomo, to jest pod blask księżyca. Troll mostowy, on fajnie nam też odcedza mglaki, więc wystarczy jedna mgła na stole, żeby sobie drugiego mglaka odcedzić, jeśli mamy trolla na ręce. Dwa razy Serena, dwa razy blask księżyca i dwa rekonesansa. Tak pokrótce wygląda ta talia. Przejdźmy już sobie do meczu. I co? Chciałbym was bardzo serdecznie, tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcić do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania, jeśli filmy wam się podobają. Jeśli wam się nie podobają, też taka moja prośba, bo tak jak mówię, pod filmami na przykład z Nilfgaardem jakieś widywałem pojedyncze komentarze. Piszcie, co wam się nie podoba. Jestem otwarty na wszelką krytykę, o ile jest tylko konstruktywne. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy filmik też wam się spodoba. Jest też jubileuszowy. No i zobaczymy, jakiego wylosujemy teraz przeciwnika. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Czy to będzie jakiś handbuff? A może mil? Tego się już nie dowiemy. Widzicie, talia sama wygrywa. Ja nic nie muszę robić. To jeszcze jeden meczek. Zobaczymy teraz, na kogo trafimy. Co wam mogę powiedzieć o tej talii? Mamy dobrego finishera. Ozrel też jest bardzo dobrym finisherem. Mamy bardzo dobrą, długą rundę. Przypuszczam, że taka runda na 3-4 karty może stanowić problem. No i setup, tak? Jest wolny. Żadnych negocjacji. Okej, okay, no i mamy jakąś Eitnę. Może taką podpalenie, albo po prostu
pod sklepa. No jaki mulligan? Blask księżyca out. No i ta ręka już w tym momencie nie wygląda źle, muszę wam powiedzieć. Ale musimy sobie poszukać chociaż jednego blasku księżyca. O. Za dużo tego szukania. To jak? Robimy interesik? To może być talia pod sklepa, myślę. To może na razie zacznijmy od Dagona. Śmierci tańcz! Mamy mglaczka. Irytujesz mnie. Teraz możemy sobie zagrać drugiego, żeby zróżnicować ich siłę. Kablujesz, żałujesz. No to nas nieszczególnie bolało. No szkoda, że mamy tego mglaka na ręce. Ale to nic. Zagrajmy sobie w takim razie trolla. I przenieśmy tutaj zagrożenie. Myślę, że dobrego mandrake'a nie będę miał. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Zagramy sobie w ten sposób. No szkoda, że nie mamy żadnego blasku księżyca. Bo ta talia opiera się na tym. Czego chcesz? Teraz możemy, myślę, spokojnie wybajtować Eitna. Tylko czy ja bym chciał zagrać carry over? Okej. Jak szło to zaklęcie? Teraz wyrzucimy mglaka. Mamy Gelsa i wilkołaka. O, i jest syrena. Dobrze, ustawmy sobie coś na Gelsie. Bardzo dobrze.
Okej, w takim razie zagrajmy sobie dziesiątkę tutaj. Biorę się do roboty. Chodź do mnie. Wyrżnąć ich co do nogi. Pokój z ludźmi, Abetarse. No i teraz sobie wyrzucam siódemkę. Popatrzcie tylko, co też kot przyniósł. I możemy sobie spasować. Przeciwnik ma jeszcze pożogę. O, i tego już teraz nie chcemy. Czego? Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. No i trochę ma problem. Bo będzie piorun w niego. Dwa razy nawet. Bardzo ładnie. Dawno nie widziałem takiego zagrania. Coś malutkiego, żeby zjeść. Zaraz, zobaczmy. To będzie 16 i 5. 21, tak. A, możemy spokojnie to zjeść. Niech przeciwnik sobie zagra nawet Eitne w palenie. Rokilon nie jest dla ludzi. No i luzik. Poddaj się, oszczędzisz mi czasu! Talia fajnie się odcedza. Zostało nam teraz 7 kart. Natomiast gdybyśmy dobrali w pierwszej rundzie jeszcze jakąś czwórkę, no to myślę, że spokojnie byśmy byli w stanie zejść do 5 kart, może 4. Ten Mulligan był z mojej strony taki dosyć bardzo greedy. Ale może jeszcze jeden meczek w takim razie zagrajmy. Bardzo fajna talia. Bardzo mi się podoba. Myślę, że kolejny sezon będę rozpoczynał od właśnie tej talii. Dosyć gadania, bierzemy się do roboty. O, i mamy jakiegoś brewera tym razem. Może na sklepie, a może na krasnalach. Zaraz zobaczymy i usuwamy sobie mglaka. Endziny mamy, może usuńmy w takim razie Ozrela. Na razie ja to zostawię. Chyba nie chcesz nas skrzywdzić. Na razie zagrywamy sobie w ten sposób i ustawiamy z tyłu. Wyczuwam kłopoty. Proszę bardzo, Ciri. Od razu odsypujemy mglaka. Wytrwałości, miły. Rozdziobią cię kruki. Nie ma problemu, zagrywamy sobie teraz mglaczka. Wszystko w porządku?
Blede neckhains. Szemilien wad! Myślę, że teraz możemy już spokojnie przenieść zagrożenie do innego rzędu. Odsypaliśmy oba mglaki, super. Nie od razu Mahakam zbudowano. Ty na molny. Możemy sobie zagrać w takim razie kolejnego mglaka. Ciri w szarży oczywiście nie ruszamy. Poszukam teraz czegoś z rekonesansu. Myślę, że to dobry moment. No tak, to było ok. I teraz możemy sobie wrzucić spokojnie wilkołaka. Na razie jest bardzo dobrze, ponieważ przeciwnik już wywala drugiego Golda. Chodźcie za mną, tędy. Naprawimy sobie mglaka, żeby móc go zjeść. Teraz zagrywamy mgłę. Jak szło to zaklęcie? Jeszcze dodatkowa presja dla przeciwnika. Już tych engine'ów mamy kilka na stole. Czeka tu tylko śmierć. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Zagramy sobie carry over. Poprzez konsumpcję mglaka. Thank you.
Miejmy to za sobą. Pytanie, czy opłaca mi się grać Gelsa. Nie, nie opłaca mi się, bo to będzie na remis, tak? Tak. On i tak będzie musiał wywalić kartę. No okej, mam carry over. Teraz chyba mogę wziąć. O, i mam Ozrela. Zobaczymy, co przeciwnik zagra. Szpiega. Koegzystencja jest mitem. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. O, mądry play. W takim razie zagrajmy sobie klucznika. Zagrajmy Milem. I zobaczymy, co ma przeciwnik. Ciri? Robię, co muszę. Ach, nie. No i my zjadamy 16-punktowego mglaka. Całkiem nieźle. Także w ten sposób prezentuje się ta talia. Trzeba trochę pokombinować, ale naprawdę jest bardzo fajna. I tak jak mówię, na niższych rangach myślę, że będziecie się nią bardzo fajnie bawili. To by było z mojej strony na tyle. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za wsparcie kanału. I mam nadzieję, że będzie się rozwijał co najmniej w ten sposób, jak do tej pory, a może lepiej.